Piękny. Postawa bokiem, bokiem ustawiony. Przy linii, złączone nogi. No, ale no i widzisz? Odbić rakietę do tyłu, jeszcze. Niżej ją zanurzaj. Zejdź z nogi. Z prawej nogi, ale nie podcinaj, rakieta idzie na plecy. Daria. Hop. Super, i jeszcze raz. Hop. Dobrze. Hop. I jeszcze raz. Hop. Odbić rakietę do tyłu. Włącz nogi. Przykuj. I teraz do uderzenia musisz wyjść z kółką. Gotowa? Odbić rakietę do tyłu. Zobacz. Nakryj troszeczkę rakietę. I jeszcze raz. Dobrze, ładnie, czysto. Julka, rakieta ładnie. Tyłu. Olisiek! Cieszę się bardzo, że w roku bieżącym możemy współpracować kolejny raz z gminą Lelic, a przede wszystkim właśnie z panem dyrektorem, który współfinansuje organizację drugiego cyklu szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Lelic z zakresu tenisa ziemnego. Takie szkolenia w roku bieżącym będziemy prowadzili w 5 gminach. Także mamy terminarz wakacyjny zapełniony od początku wakacji do końca. Kolejne gminy, w których będziemy prowadzić zajęcia wakacyjne, to jest gmina Olszewo-Borki, następnie gmina Myszyniec, Kadzidło i gmina Łyse. Także jeszcze raz dziękuję panie dyrektorze za podjętą inicjatywę. Myślę, że z pożytkiem dla naszych dzieciaków. Ja również chciałem powiedzieć, że przede wszystkim cieszę się, że to jest po raz kolejny organizujemy tego typu inicjatywę, szkółkę tenisa ziemnego. Gmina Lelic dysponuje doskonale przystosowaną bazą do tego, bazą sportową. Posiadamy korty, posiadamy stadiony, posiadamy boiska wielofunkcyjne. W chwili obecnej pracujemy nad tym, żeby je wykorzystać, żeby je w odpowiedni sposób zagospodarować. Z roku na rok dzieciaków jest coraz więcej, więc cieszy to, że te obiekty żyją, że to nie są obiekty postawione po to tylko, żeby stały, natomiast one żyją. Ja myślę, że dzięki panu prezesowi, który podejmuje taki duży trud, inicjatywę, żeby organizować też tą szkółkę, bo to trzeba powiedzieć, że przygotowania do tego są bardzo duże. Miałem możliwość wykorzystywania tego potencjału, który drzemie w gminie Lelic. Myślę, że kolejne lata, jeżeli zainteresowanie będzie takie duże, kolejne lata będą pokazywały, że tendencję wzrostową i nadal będziemy rozpowszechniali ten sport, będziemy rozpowszechniali tenis ziemny na naszym terenie. Tym bardziej, że warunki mamy bardzo dobre. Widać, że dzieciaki po tych szkółkach też przychodzą, ćwiczą, grają na tym korcie, także to nas cieszy i oby było tak dalej. Dziękuję serdecznie. Właśnie chciałbym jeszcze dodać, że zajęcia w gminie Lelic będą kontynuowane w tym tygodniu, jak również w następnym. Zajęcia prowadzimy od godziny 17 do 19. Także jeżeli są osoby jeszcze zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty wspólnej z gminą Lelic i z CKBIS w Lelicie, to zapraszamy bardzo serdecznie.